Cześć wszystkim z tej strony Nauru i zapraszam na szósty odcinek kariery Milano United. Na wstępie chciałbym przeprosić za to, że tak długo musieliście czekać na kolejny odcinek, ale pewne sprawy osobiste sprawiły, że przez jakiś czas nie byłem w stanie nagrywać. No teraz też będę nagrywał trochę rzadziej, ale jednak te odcinki będą się ukazywały w miarę regularnie. Myślę, że raz, może czasem dwa razy na tydzień taki odcinek się pojawi. A teraz podsumujmy sobie, co było w poprzednim odcinku. Na początku porażka z Właską w lidze 1-2. Dla nas jedynego gola strzelił Mahacy Makudubela. Dla rywali dwa gole Lechle Honolomarumo. Następnie po dogrywce graliśmy w pucharze Cape Town All Stars 4-2. Dla nas gole strzelił Jan Lali Flandorp, Makudubela 2 i Davids. Czerwoną kartkę został grany Junaid Said. Na szczęście to nie przeszkodziło nam w odniesieniu zwycięstwa. Następnie w lidze na wyjeździe rozgromiliśmy Cape Town aż 6-1. Ja sam nie wiedziałem, co się dzieje w tym meczu. Bramki Nsili, Davidsa 2 i Jacobusa 3. I następnie podobny wynik 5-1 z Highlands Park na wyjeździe. Dwa gole Makudubeli, po jednym strzał i Flandorp, Diego Brown i samobójczy gol Steve'a Sanoki. A dzisiaj zaczniemy od domowego pojedynku z Baroka FC, następnie Amazulu FC, Moroka Swallows i Thunder Royal Zulu, a więc no może poza pierwszym rywalem będą to raczej ciężsi przeciwnicy niż w poprzednim odcinku. Ale zanim przejdziemy do wyboru składu, ja tutaj przeprowadziłem dwa transfery. Z Hellenic FC na zasadzie wolnego transferu przyszedł utalentowany środkowy obrońca, zaledwie 16-letni Riyaz Ismail. Może mieć aż 5 gwiazdek potencjału, więc coś przypuszczam, że z niego będzie. Już ma całkiem niezłe przyspieszenie, sprawność. Gra głową, krycie, odbiór, przyjęcie piłki na dobrym poziomie, jak na 16-latka naprawdę. Tak więc myślę, że przyda mi się ten chłopak. I jeszcze na wypożyczenie do nas Super Sport United trafił Hashim Domingo. Ofensywny, pomocnik wysunięty, zgrywający. Myślę, że też się przyda. Zwłaszcza jako zastępca Fandelaka, który kompletnie zawodzi. No i możemy, myślę, że teraz przejść do wyboru składu. Gramy z 15 w ligowej tabeli Baroka FC. Skład tutaj się za bardzo nie zmienił w porównaniu z poprzednimi meczami. Najsilniejsze zestawienie bramca Langeveld, Nkcobo, Moggalusi, Said, Mpangase, Sztenbom, Sina, Flandorp, Makudubela i Davids na skrzydłach, jako wysunięty napastnik Justin Jacobus. Zgłaszamy więc zespół. I zaraz zobaczymy, w jakim składzie zagrają nasi rywale. Mabena w bramce, dalej Madilani, Shaku, Sitole, Mokobane, Mohanoe, Nkosi, Apolis, Motwa, Malangu i Chauke. Instrukcje oczywiście nie będę nic zmieniał. W ostatnich meczach naprawdę przynosiły one dobry rezultat. Także myślę, że można to powtórzyć. I tak, wymusić zagranie słabszą nogą. Dalej gramy z kontrataku. Przynosiło to oczekiwane rezultaty w poprzednich, zwłaszcza w dwóch ostatnich meczach, także naprawdę myślę, że nie ma sensu tego zmieniać. Powinniśmy zapytać zespołu, bo wszyscy grali tak jak w ostatnim meczu. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale to nie za bardzo pomogło. Wierzę w was. W was też. W ciebie, jeżeli go też, no to już trochę lepiej wygląda. No i zaczynamy mecz. Jacobus i Flandorp na lewe skrzydło do Davidsa. Ten próbuje się przedrzeć, ależ dośrodkowanie do Makudubeli, ten uprzedzony jest Mokobane, ale jeszcze piłka pod nogami naszych zawodników, ale Nkcobo koszmarnie zagrał i przechwycili nasi przeciwnicy. Mamy w tej chwili czwarte miejsce w tabeli. No, jeszcze niedawno byliśmy na trzecim. No ale różnie bywa. Teraz szansa dla rywali, Nkcobo przejął. Ależ za krótko do Jacobusa przejął Nkosi, Sitole, do Apolisa, Shaku. Ale też za szybko złość pozbyć piłki, też świetny odbiór Saita, jest Davids. Ale również zablokowany przez Apolisa. Dobry przechwyt Saita. Ale jeszcze Shaukę, Shaukę! Niestety 1-0. Caswell, Shaukę. I przegrywamy z 15 w tabeli Baroka FC 0-1. Myślę, że zachęcę tutaj zawodników. Może to coś da. Tymczasem African Warriors prowadzą za Mazulu. No nie powiem, żeby nas ten wynik urządzał. Z autu Mokobane, Shaukę. Ponownie Mokobane, Shaukę. Malangu 2-0.
Nie no, tutaj jednak wygląda na to, że kontratak nie za bardzo działa. Jednak przejdę na ofensywę, myślę, od razu. Nie ma co się w tańcu pierdolić, jak to się mówi. Niezbyt dobry ten początek meczu. My 3 strzały zercelnych, oni 2 strzały, 2 celne i już 2 gole. Jest nikt co poza autu, Flandorp. Przy nim Kosi, ale Flandorp zdołał dośrodkować, tylko że niecelnie nie przejął tej biczej gołus. Teraz stoi Tim Cilla, jest mu pan Gasse na lewym skrzydle, rusza do przodu nasz lewy obrońca, pan Gasse zablokowane jego dośrodkowanie, jeszcze Cilla odzyskał. Maku Dubela nie przejął ze Zoliton, co bo Jacobus sprzedając Madidi dla niego i Mohanoe do przodu, ale przejmiemy pan Gasse. Said Stellenbaum, jest mu pan Gasse na lewym skrzydle, Cilla, ależ dośrodkowanie do Maku Dubeli i jest już tylko 2-1, 10 gol Machlatce Maku Dubeli w tym sezonie. Naprawdę dobrze się prezentuje ten lewoskrzydłowy, prawoskrzydłowy, przepraszam. Już mi się kierunki pokićkały. Myślę, że jeszcze powiem moim chłopakom, zacznijcie kombinować. Może przynajmniej uda się strzelić wyrównującego gola jeszcze przed przerwą. Dawid z rzutu wolnego, Mogalusi i Jacobusa jednak, 2-2. 7 gol Justina Jacobusa w tym sezonie. Dobrze rozegrany ten stały fragment gry. Naprawdę lepiej się chyba nie dało. Malangu, Apolis, nie dał rady Mcilla, jest Szałkę. Szałkę, ale tym razem koszmarny strzał. No nie był dobrze w tej sytuacji ustawiony celownik napastnika Baroka FC. Dobę i może trochę utuchy. No nie wiem. No spróbujemy. Posłuchamy asystenta, ale jednak obronie powiem, że jestem rozczarowany. No jeszcze Flandorpowi powiem, że jestem rozczarowany. No pozostali nie tak źle. Chociaż to o naszej postawie mówi, że Maku Dubela jest z nas najlepszy zawodnik. I nota tylko 7-0. 7-0, przepraszam. No co, bo teraz dobry przechwyt Maku Dubela na prawym skrzydle. Ale już FM przerwał naszą akcję. Tak, trzeba przycisnąć mokowane. Przydałoby się. Teraz auty dla nas. Davids, Flandorp, ale musiał wychodzić tutaj poza pole karne. I teraz Mabena świetnie broni strzał Maku Dubeli. A szkoda, bo to mogło, nawet powinno być 3-2 dla nas. Ten Langebel 6-3, Said 6-3, Nkcobo 6-0. Nie wiem, Nkcobo to ja postaram się od razu zmienić, o ile mam jakiegoś prawego obrońcy na ławce. Mam lewego, Mazibuko, ale też może od biedy tu zagrać. A tak nie, tak nie da rady, więc Mazibuko za koszmarniejszej się spinującego Nkcobo. Gorzej raczej nie zagra, bo gorzej się chyba nie da. Nkosi, Malangu, Szałkę, ale tym razem broni Langeveld. Zagranie na prawy skrzydło Nkcobo. No i w tej chwili właśnie zmiana. Jeszcze powiem, pokażcie więcej zaangażowania. Może to coś da, może wykrzesając z siebie tę odrobinę zaangażowania. Bo jednak 2-2 z 15 rzędu tabeli to nie jest zdecydowanie dobry wynik. Myślę, że można jeszcze pomyśleć o jakiejś zmianie. To co by tutaj zrobić? Może tak, Finas Jacob za Christophera Flandorpa i zagramy na dwóch napastników. Czyli tak będzie lepiej. O, zadowolony, jak miło. Żeby jeszcze bramkę strzelił, to ja też będę zadowolony. Lezzo, Alo, Nkosi, Sitole, Mokobane tutaj nieobstawione na skrzydle, Malangu blokuje tutaj z numerem 15 Mazibuko, ale jeszcze rywale przy ulicy Sitole, ale za długie to zgranie i piłka w rękach Langevelda. Mazibuko tu na skrzydle, Maku Dubela, byle tego nie stracić, ale jednak stracił Maku Dubela tę piłkę. Szałkę do Mokobane, ten na lewym skrzydle,
do środkowań. Schalke jest Shibure i broni Langeveld do Mazibuko, ale nic z tej akcji inaczej nie wyjdzie. Jak widać, FM postanowił ją przerwać. Sila prosi o zmianę, no zobaczymy, co się da zrobić. Bram nie za bardzo. Stoffel też nie. A któryś może z tych? No nie bardzo. No trudno, Diego Brown wejdzie za Mtsile, skoro jest taki zmęczony. Ale myślę, że teraz już nie ma co się szarpać. Szarża gra na większym ryzyku. Gramy na aferę, więcej swobody. Szukanie gry. No i zmotywowany Diego Brown. Oby jeszcze coś tam strzelił. A jeszcze tutaj zażądam od nich więcej na wszelki wypadek. No i zobaczymy, czy uda się jeszcze coś tutaj wykombinować, żeby wygrać ten mecz, chociaż mocno wątpliwe, no już 7 sekund, 5 do końca, będzie remis niestety. Coś mi się wydaje, że pomysł, żeby dalej wygrać z kontrataku, akurat w tym przypadku nie wypalił. To był dobry mecz, pochwal chłopaków. No chyba kogoś tu zdrowo pogrzało. Zdecydowanie zaliśmy poniżej oczekiwań. A jeszcze niektórych tu czeka sromotny opierdziel, ale to już poza, że tak powiem, kamerą. Co my tu mamy? Ciężko wywalczony remis. No to chyba dla nich, bo dla nas to jak porażka. Pięknie skontuzowany, ale to piłkarz rezerw. To akurat nam nie przeszkadza. No cóż, my widzimy się 23 na wyjazdowym meczu z wiceliderem, czyli Amazulu. Tak więc jesteśmy 23 stycznia 2016 roku, tuż przed meczem z Amazulu FC. Ale zanim do tego przejdziemy, wzmocniłem sobie zespół jeszcze kolejnymi zawodnikami. Tutaj z myślą o przyszłości przyszło dwóch piłkarzy z School of Excellence. Sponga Mbata, 17-letni wysunięty, rozgrywający, całkiem utalentowany myślę. I jego rówieśnik, napastnik Edwin Sekwama. Też myślę, że coś z niego będzie. Całkiem nieźle się prezentuje tutaj jako list pola karnego. A tutaj na teraz przyszedł kolejny piłkarz Super Sport United na wypożyczenie. Ten do Mukumela, który wzmocni naszą linię defensywy. Również 17-latek. No, myślę, że jest całkiem niezły. Może nawet lepszy niż nasi obecni obrońcy. Skład na ten mecz już wybrałem. Bramce Langeveld, Daniel Sobo, Mogalushi, Said, Pangase, Steinbaum, Silla, Flandor, Makudubele, Davis i Jacobus, czyli praktycznie nie ma zmian w porównaniu z poprzednim spotkaniem. No tutaj numery trzeba przydzielić. No, automatycznie może 31, 32, 33, no niech będzie. Te numery nie są aż takie ważne. Gramy na wyjeździe, więc spróbujemy jeszcze raz użyć kontrataku. Patrzę, że wszystkie drużyny grające przeciwko nam się prezentują ofensywnie w podobnym ustawieniu. I Amazulewce w bramce Muran, Daboro, dalej Akoriko, Kunkobe, Johannes, Hanti, Dlamini, Lekko, Doane, Eckstein, Nel, Sitembi i Mwape. Ustawienia. Tak. Tak. I tak. Jeżeli jesteśmy uważani za wybryków, powinniśmy zachęcić zespół do ambitnej walki. No jak najbardziej. No tutaj aż trzech wygląda na zgaszonych. No ale może jak powiem, że w nich wierzę, to coś podziała. No taki na przykład Flandor dalej zgaszony. Ale zaczynamy. Ale świetny teraz przechód Flandorfa, Jacobus. Na lewe skrzydło Pangase. Czy będzie dośrodkował naszego obrońca?
tak do środkowania, ale za głębokie, wprost w ręce Muram Badoro. Johannes Konkobe, no i FM przerwał akcję na spalonym Pangasę. Nie dzieje się wiele w tych pierwszych minutach meczu. Bezpośrednie podania, no raczej nie. Już wrzutki jak najbardziej. Mkcobo, dośrodkowanie, Flandorp, Muram Badoro, broni jeszcze Dawids, ale wybita piłka przez Akoriko. Przejął mu Pangasę, Said. Do przodu na Flandorpa. No i chyba to by było na tyle tej akcji. Jeszcze mogę tutaj zachęcić moich podopiecznych do lepszej gry. 6-1 aż w strzałach, ale co? Bramek ani widła, ani tym bardziej słychać. 8-1 w strzałach, no ale co z tego? Jeszcze żółta kartka dla Saita. Panowie, no normalnie zacznijcie kombinować. Pomogło w poprzednim meczu. Zdobyliśmy potem bramkę kontaktową, właśnie nawet wyrównującą. Może i teraz pomoże. No chociaż niestety do przerwy mimo wyraźnej przewagi w strzałach nie potrafimy tego przekuć na bramki. Tutaj paru trzeba powiedzieć, że nie jestem zadowolony Mogalusiemu na pewno. Na pewno Makudubeli. Nareszcie powiem, że nie grali się dość źle, ale stać was na więcej. Nerwowy Jacobus. No, oby coś strzelił tam. Jak strzeli, to niech sobie będzie nerwowy. Flandorp, Mogalusi, Mkcobo do Matubeli, ale ten nie opanował piłki. Jeszcze może od razu im tu krzywdę na sam początek drugiej połowy. Panowie, pokażcie więcej zaangażowania. Dzisiaj skrzydła nasze nie za bardzo istnieją. Zaraz trzeba będzie pomyśleć o jakichś zmianach. Myślę, że już można coś tutaj zdziałać, nie ma sensu czekać. Diego Brown za Dawidsa. Stoppel za Matubele. Może oni poradzą sobie lepiej niż poprzednicy. A przynajmniej mam taką nadzieję. No a to dalej nic. Spróbujmy może przejść z kontrataku na kontrolę. Może to coś pomoże. Przejdźmy też na grę dwoma napastnikami, tutaj Flandorp zmęczony. A czemu nie? Niech zadebiutuje Edwin Sekrama. Jacobus tutaj, Sekrama. Czy tak będzie lepiej? Nie, jednak trochę lepiej. Zadowolony. No nie oddaje ani jednego celnego strzału. My oddaliśmy 6 celnych, dalej nie prowadzimy. Dobra, ofensywa. Nie będą bezpośrednie podania i może jeszcze wyższe tempo. I zażądaj więcej. Już to widzę, że na nic za bardzo nie mam co liczyć. Idę na to, że urwę punkty niedawnemu wiceliderowi. Ale biorąc pod uwagę to, jaką przewagę mieliśmy w strzałach, no to my tu powinniśmy z łatwością wygrać, a nie ledwo 0-0 zremisować. Tak ładnie nam szło w dwóch ostatnich meczach poprzedniego odcinka, a tu tym rezultatem piłkarze dali kłam ekspertom. No, raczej mi się nie wydaje.
jestem rozczarowany zdecydowanie. Biorąc pod uwagę, że oni nie oddali nawet celnego strzału. My 16 strzałów, 8 celnych, to przynajmniej jeden gol to było naszym psim obowiązkiem, żeby strzelić. No a tu nie. A Mazur ratuje remis. Raczej nie oni ratują, tylko my nie potrafiliśmy przekuć przewagi w strzałach na bramki, no ale już nieważne. No i jeszcze nam ktoś tu potwierdził koordynatora pionu juniorskiego. Trzeba będzie poszukać nowego. No ale to poza anteną, a my się widzimy 30 stycznia na meczu wyjazdowym z Morocco Swallows. A więc przed nami 30 stycznia 2016 roku i mecz wyjazdowy z Morocco Swallows na Dobson View Stadium. Tutaj już skład sobie na ten mecz wybrałem. Właściwie jedyna zmiana to debiut 17-letniego Spongi Mbaty na pozycji wysuniętego rozgrywającego. Myślę, że zasłużył na ten debiut w poprzednim meczu w rezerwie, a właściwie w juniorach spisał się bardzo dobrze. No i dostanie swoją szansę. I jaki skład rywale mają bramce? Etafia, Dalin, Zunga, Mungomeni, Bishop, Soisa, Sibeko, Moholo, Cuculupa, Vilakazi, Isaacs i Moriri. A więc całkiem mocny jest ten skład. Mam nadzieję, że my też zdołamy pokazać, że nie wypadliśmy z tyroce spod ogona. Też nie wiem, czy w Republice Południowej Afryki mają sroki, no ale to już inna sprawa. Rozważania ornitologiczne trzeba zostawić na inny termin. No i chłopaki, pokażcie mi, co potraficie. Dlatego wierzę w was również i w ciebie, Jacob, ty również. Chociaż ostatnio trochę nie zawodzisz, trzeba przyznać. Isaacs i Moriri, jest Cuculupa, Vilakazi, Moholo. Do Isaacsa ten uprzedzałem z Saita. I to by było na tyle w tej akcji. Rzut wolny dla rywali Zunga, wybijam Cilla. Jest Davids, oby teraz nie stracić tej piłki. Davids do Jacobusa, ten na lewym skrzydle. Jacobus, Flandorp. Flandorp, ależ huknął tutaj Flandorp! Jak z armaty strzelił, bez szans Greg Etafia. Czwarty gol Christophera Flandorpa w tym sezonie. Naprawdę nieźle to się zaczyna. Said, świetny przechwyt. Zdołał uratować tę piłkę Davids. Said, Flandorp. Może tak na skrzydło, takie jest zagranie do Makudubeli. Makudubela, ale nie wiem, co on chciał tu zrobić. W każdym razie nie wyszło mu to. Niezależnie od tego, czy to miała być próba strzału, czy raczej dośrodkowania. No tak czy inaczej, dalej prowadzimy. Ale teraz w natarciu rywale, Sibeko, jest Vilakazi. Vilakazi zablokowany, ale jeszcze piłka do Moririego. No i to jest prawdziwy surprise, że surprise Moriri spudłował w tej sytuacji. No tak agresów, wiecie. Zunga z autu, jest Bishop, Cuculupa, Moriri świetnie uprzedzony z Mogalusiego, Flandor do Mbaty, jest Makudubela na skrzydle, zagranie do Mcili. Mcila zostawił tę piłkę Davidsowi, ale ten uprzedzony tutaj przez Etafię. Dobre wyjście nigeryjskiego bramkarza Morocco Swallows. Świetny przechwyt Saida, Jacobus, tu Makudubela nieobstawiony, jest 2-0! 11 gol Mahlatse Makudubeli w tym sezonie. No i wydaje mi się, że w tym momencie on wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o taką mini klasyfikację najlepszych strzelców Milan United. W tym sezonie Bishop, teraz do Soisy, Moriri, no i niestety już tylko 2-1. Niezbyt długo nacieszyliśmy się tym dwubramkowym prowadzeniem. Tutaj błąd naszej defensywy. Może jeszcze im powiem tutaj, panowie, skupcie się, że przynajmniej do tej przerwy dotrwać na prowadzeniu, no a potem już zobaczymy, co się będzie działo. Żeby taka dla Warrena Bishopa. Również żółta dla naszego piłkarza, ukradnie ją z Simonica Ningcobo.
Nie prezentuje się dzisiaj zbyt pewnie nasz prawy obrońca. Żeby taka koleżka dla strzeca jednej z bramek dla nas, czyli Christophera Flandorpa. Ale myślę, że do przerwy uda się utrzymać prowadzenie. No i panowie, nie wolno się wam teraz zdekoncentrować, to jeszcze nie koniec. Ale mimo to wierzę w was wszystkich. Tak jest, i gramy. Jacob Zimbata, jest Davids, Mtsila, Mbata, świetnie do Davidsa, ten próbuje się przejść pole karne, zgrywa na skrzydłą Pangasę, no Pangasę do Davidsa, Mbata, Makudubela, co zrobi, zagranie, no co, bo dośrodkowanie Mbata uprzedzony tutaj przez jeden zrywa, ale jeszcze dośrodkowanie i słupek trafił tam teraz Jacobus i zaczniemy od autu, a to mogło być 3-1 dla nas. Etafia, krótko do Montgomery'ego, jest Warren Bishop, Tsutsulupa, Mogalusi, świetny przechwyt, jest Mtsila, już od razu na skrzydle do Davidsa, ten jednak zbyt zaległy się sobie piłkę, ale przejął ją Said, no tyle, że nie doszło zgranie do Jacobusa, jeszcze raz Said, Tsutsulupa i Flandorp, Vilakazi i Morili, świetny przechwyt Mogalusiego, ależ tutaj ofiarnie gra nasz stoper Makudubela. Dośrodkowanie i jest gol, ale kto strzelił? Mbata, a więc jednak ten debiutant, 17-latek, już trafia do siatki. No skoro tak się prezentuje w debiucie, aż boję się myśleć, co będzie pokazywał w przyszłości. Davids z rzutu wolnego, Jacobus. Wybita ta piłka, jest surprise Morii w Lakazji. Zablokowany Mbata i Makudubela, ponownie Mbata. Ale uprzedzając Tsutsulupę i ruszają z kontrą rywale, Isaacs. Isaacs. Do Moholo, Vilakazi, Sibeko, jest Warren Bishop, Tsutsulupa, Sibeko, ponownie Lefa, Tsutsulupa, Vilakazi, Isaacs, broni Langevelt, Mtsila na szczęście tutaj uprzedził jednego z graczy rywali. Dobre wejście naszego pomocnika. I nic się nie dzieje. Zmniejszamy straty do czołówki. 2 punkty do African Warriors. 3 do Black Leopards. 4 do Amazulu. Makudubela wybija Tsutsulupa. Mogalusi. Jeszcze my przy piłce Ngcobo na skrzydło do Makudubeli. Tym razem na lewym skrzydle Makudubela. Próbował zejść do środka i uderzyć na bramkę, ale to było zbyt łatwe, by sprawić jakiekolwiek problemy Gregory Etafi. Said, do Mbaty, ten uprzedzony przez Sibeko, Davids, nie przejmie, Sibeko, Nzunga, jest Siabonga, Nombete, Nombete, broni Langevelt, i tutaj świetnie nasi obrońcy, grają dzisiaj z nut, mimo dość niemrawego początku, żeby taka tylko na Mbaty, ale tu i tak trzeba przyznać, że to jest jego dobry debiut, może trzeba pomyśleć o jakiejś zmianie. To co by tu teraz wymyślić? Myślę, że wprowadzę Stoffelsa w miejsce Davidsa. A nie będzie skrzydłowy. Davids jakoś dzisiaj może nie gra najgorzej, ale też dupy ani niczego innego nie urywa. Aż to Wels potrafi czasem szarpnąć. Sztenenbaum teraz wejdzie za Mtsilę. Zmęczony już jest nasz pomocnik. Pora dać mu odpocząć. A przy okazji uratować kilka cennych sekund. Żółta kola Saita. Może jeszcze ostatnią zmianę przeprowadźmy. Tylko jaką? Może Mukumela w miejsce Saita, który ma na koncie żółtą kartkę. Indy
dwie minuty doliczył sędzia do końca tego meczu i chyba już nic nam się tutaj nie stanie. Jeszcze szansa, ależ przechwyt Stenboma. Radzi sobie z Malepę. Już za chwilę sędzia powinien zakończyć to spotkanie. Jeszcze Jacobus nie doszedł do tej piłki, ale to nieważne. Wygrywamy trudny mecz z Moroka Swallows 3-1. Christopher Flander z zawodnikiem meczu. W sumie się nie dziwię, ten jego strzał na 1-0 był fenomenalny. No i wreszcie udało się przełamać tą niekorzystną pasę dwóch remisów z rzędu. No proszę, jaka strzelanina. Highlands Park, Cape Town, All Stars 4-6. Zdecydowała lepsza skuteczność pod bramką. No muszę się z tym zgodzić. Mbata debiutuje. No, Golny w debiucie. Nota 7,70. Naprawdę się dobrze zaprezentował. No ale zawodnikiem meczu jednak Flandor. No teraz jesteśmy akurat dzień przed zakończeniem okienka transferowego, ale raczej myślę, że już nikogo więcej nie sprowadzę. A następny mecz gramy 6 lutego. Naszym filmikiem, tym razem w domu, będzie Tanda Royal Zulu. No i jesteśmy 6 lutego 2016 roku, tuż przed meczem z Tanda Royal Zulu. Skład, tak jak widać, Lange, Belfung, Sobo, Mongalusi, Saitem, Pangase, Flander, Pnicina, Bata, Makudubela, Davids i Jacobus. Gramy z jedną z tylko dwóch drużyn, które w tym sezonie ligowym zdołały nas pokonać, Tanda Royal Zulu. W poprzednim meczu naszych drużyn to oni wygrali 2-1 i tym razem oni zjadą na samym zestawieniu w bramce Ramagam, Paneda, Iquenam, Hama, Lawler, Maelan, Blowwood, Znele, Sibia, Ndwandwe, Dlamini i Kune. Ustawmy sobie tutaj standardowo polecenia. Tak jest. Wszyscy grają tam w ostatnim meczu. Ja myślę, że powiem, wiem, że wielu z was zależy na rewanżu za to, co tam dalej zrobił z nami ostatnim razem, więc do dzieła. O, jak wszyscy ładnie zmotywowani. Jeszcze tutaj. Tak, tak. Tak. I jedziemy z tym koksem. Jacobs, Mbata, Mongalusi, Makudubela. Ależ zagrał, ale przejął ten pick-up Flandor, Mbata i Smithsila. No i tyle z tej akcji, że ten zdecydował się przerwać. Dawid z rzutu wolnego, Mbata. Przerwali tę akcję rywale i duszę tutaj dla Mini, sam na sam z Langeveltem, dla Mini i obok bramki. Nie ma goła dla Tanda Royal Zulu, przynajmniej w tym momencie. Zachęćmy naszych piłkarzy. Panowie, grajcie, to może uda się Black Leopards. No nie, nie uda się jednak jeszcze o tym meczu, nawet jakby się wygrali, Black Leopards wyprzedzić. No najpierw musimy wygrać, to wcale nie jest takie oczywiste. Żółtą kankę ubrany teraz Mbata. Pan Gase z autu, Dawid z domu Cili. Ten próbował wypuścić Jacobusa, ale wygrał niecelnie, niedokładnie. Dobry przechwyt jeszcze Pan Gase, Cila, Dawid. Ruszam Pan Gase lewym skrzydłem, czy uda mu się dośrodkować. Tak jest dośrodkowanie i to jest gol, ale chyba samobójczy. Tak. Lawler trafił do własnej bramki. Uprzedził Makudubele, no ale na tym się jego dobre zachowanie w tej sytuacji skończyło, bo jednak posłał tę piłkę już obok własnego bramkarza z panem Lucky Kune. Częściej rzucać piłkę do pola karne, jak najbardziej jestem za. No ten ma starannie pilnować, no. Można. Bata trochę dzisiaj patrzy spuścił z tonu, podobnie Jacobus, nie najlepiej sobie radzi. Również Said. Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Niby prowadzimy, ale no właściwie tyle można z dobrego powiedzieć.
powinno się teraz zdekoncentrować, to jeszcze nie koniec. No Mbata, nie jestem zadowolony z ciebie. Z ciebie, Jacobus, też nie. Może spróbujemy pan Gasy odstresować. No nie udało się, no trudno. No i zaczyna się druga połowa. Kune, Dolovera, Mama, Sibia, Nsele. Jest dla Mini. No ale chyba nic z tej akcji nie wyszło. Choć zapowiadała się całkiem dobrze. Mbata i Jacobus. Aż ciężko mi patrzeć na to, jakie mają noty w tym meczu. Trzeba zaraz będzie pomyśleć o zmienieniu ich. Pan Gase z autu jest Mtsila. Pan Gase, Mbata, Mtsila, Davids. Davids spada pole karne i ależ to była okazja, ale zmarnował ją Makudubela. No to jeszcze chyba został jeszcze zablokowany, będzie rzut rożny. Mbata doszedł do tej piłki, ale nie zdołał jej zmieścić w bramce. Kolejna żółta kartka, tym razem dla Saita. Ja przynajmniej Jacobusa muszę już zmienić, bo irytuje mnie, że tak to ujmę. W jego miejsce Edwin Sekwama. A więc kolejny z tych 17-latków, których ściągnąłem zimą. Może tym razem zaprezentuje się lepiej niż w poprzednim meczu, kiedy też wszedł jako rezerwowy i zerał. No, dupy nie urwał, tak to ujmę. Maela przechwycił Muhama, Lawler, Villane, Ndlovu, Chlope, Zuma, ponownie Lawler, Chlope, Ndlovu, Zuma, przy nim dwóch nasz chyba i odebrał Mogalushi, ale tam z przodu nie było żadnego z naszych piłkarzy. Lawler do Chlope, jest Nsele, nie dobra rady tym razem Mogalushi, Villane, Ndwandwe, jest Zuma, ależ to była okazja, niewykorzystana przez rywali jednak. I myślę, że teraz przyszła kolejna zmiana Mbaty, który też tu dzisiaj nie prezentuje najwyższej dyspozycji, jako miejsce Hashim Domingo. Wypożyczony z Super Sport United. Ofensywny pomocnik. Może spisze się lepiej niż jego konkurent do miejsca w składzie. Said od rzutu wolnego, jest ten pan Gase. Davids na skrzydle. Davids tutaj niepilnowany, bo Kudubela zagrany do Sekwamy i nie ma gola. Rama Gampane łapie tę piłkę. Szkoda, szkoda reakcji. Mogalushi przejął, a dla Kudubela z kolei nie. Nsele, Chlope, Ndlovu, Nsele, Chlope, środkiem atakują, Ndlovu, Zuma. Aj, to było zaskakujące. Chyba w słupek tam trafiła piłka. Jeszcze będzie rzut rożny dla rywali Mhama. Said do przodu, Mogalushi nie zdąży. Junaid Said tutaj w 58 już kondycji, no trzeba go jednak zmienić. W jego miejsce wejdzie Tariq Phillis, którego chciał ode mnie zimą kupić Platinum Stars, no ale jednak oferta jaką złożyli w wysokości niecałych 40 tysięcy euro, no nie była zadowalająca. Tak więc odrzuciłem ją. Jeszcze kolejna żółta kartka, tym razem dla Mogalushiego. Langeveld na lewo do Pangase, jest Davids. Domingo. Tym razem na prawą stronę przerzucona piłka jest Makudubela. Makudubela dośrodkowanie, Davids! I broni po raz kolejny bramkarz rywali. Jeszcze centra Mtsila, Domingo uprzedzony tam przez Villane. I nic z tej akcji naszej nie wyszło. Nazwany Moses Kwena. 3 minuty doliczył sędzia do końca tego meczu. Langeveld zaczyna. Pan Gasa, już tutaj nic nam nie powinno się stać. Powinniśmy utrzymać to prowadzenie. Makudubela. Może jeszcze się uda przeprowadzić jedną akcję. Jest Domingo. Ale stracił tę piłkę. Na szczęście odzyskał Mogalushi. Ngcobo. Makudubela. Domingo. I po raz kolejny traci piłkę, ale odzyskał Mtsila. I koniec meczu, udało się wygrać.
w sumie nie wiem co im powiedzieć. No niech będzie, solidne zwycięstwo, dobra robota. Morne Davis, zawodnikiem meczu. W sumie nie wiem za co, bo nie pokazał nic szczególnego. No ale w sumie żaden z naszych piłkarzy nie zagrali się jakoś wybitnie. Mistrzostwa Afryki, Ghana pokonała RPA w meczu o trzecie miejsce, jak widać. Teraz może popatrzmy na koniec tego odcinka na tabelę. Liderem AmaZulu FC 41 punktów. O 2 mniej mają African Warriors, o 3 mniej Black Leopards i o 4 mniej Milano United, więc już chyba tylko nasza czwórka walczy o te 3 miejsca przed awansem, ewentualnie barażami. Nikt tam nie powinien zagrozić, bo już Santos, który jest piąty, traci do nas aż 11 oczek. Jeśli chodzi o strzelców, to Makudubela 9 bramek, tutaj Isaac z Morgas Wallace również 9, 10 ma Kleopas Dube z Witbank Spurs. W czołówce zawodników, jeśli chodzi o średnią ocenę, jest również Makudubela z notą 7,65. Z kolei Morny Davis jest w czołówce asystentów, ma 8 asyst. No, tutaj najlepszy jest Tyrena Rense z Santosu. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, najpierw dwa remisy z Baroka FC 2-2. Dla nas bramki strzelają Makudubela i Jacobus, potem bezbramkowy remis za AmaZulu FC, obecnym liderem. I potem dwie wygrane, najpierw 3-1 na wyjeździe z Moroka Swallows, bramki Flandorfa, Makudubeli i Mbaty. No i wreszcie u siebie 1-0 Standard AmaZulu, rewanżek za porażkę w poprzednim meczu. Brent Lawler wpakował piłkę do własnej bramki. A w następnym spotkaniu zmierzymy się z Santosem w lidze, potem w Pucharze z Black Leopards, FC Kapsztad i ponownie Black Leopards, ale tym razem w lidze. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!